coraz bliżej nas. Jest ta machina, która jak walec po kolei zmiata wszystko, co napotka. A szczególnie chorych, takich jak wy. Ja się bardzo boję o naszych kochanych chorych. Drodzy Państwo, to jest dzieło naszego artysty.
Londynu. Gestapo jedzie z Krakowa. Szykują się w kalwarii aresztowania. Ale nie wiem na pewno. Gdybyśmy się nie zobaczyli, wiedzę, że pamiętam. Już czas, musimy iść. Zostań z Bogiem. Leżyna kapota. Widzicie, organy grają, grają, unosi dusza, unosi rytm muzyki, rytm muzyki unosi się do nieba. Światło wszechogarniające. Światło. Zaczyna się żyć. Mam. Dopisałem zakończenie. Niech brat posłucha. Z dala, od świata, od swego rodu, opuszczony przez przyjaciół, polityczny banita, Mikołaj Zebrzydowski leży nieruchomo na katafalku w habicie franciszkańskim. Odpoczywa po swoim smutnym i powikłanym żywocie, jakby wszedł na szczyt Kalwarii. Wreszcie pokuta odprawiona.
organy grają i mamy wrażenie, że wraz z tą muzyką dusza Mikołaja Zebrzydowskiego wznosi się ku niebu. I zaczyna się sączyć przez tę szczelinę światło. Ale nie takie, które razi w oczy, ale które ogarnia. Wszechogarniające światło. Co brat o tym myśli? Siadaj. Byłem w siostrzanym klasztorze u współbraci. Jeden z nich w zupełnej dyskrecji pokazał mi pewien tekst, kopię homilii odważnego biskupa Moguncji, biskupa Augusta von Galena. Biada ludowi Niemiec, gdzie zabija się niewinnych, a ich mordercy pozostają bezkarni. Nie mamy do czynienia z maszynami, końmi, krowami, których jedyny cel polega na służeniu ludzkości, wytwarzaniu dóbr dla człowieka. Maszyny można złomować, a zwierzęta zaprowadzić do rzeźni, kiedy nie spełniają swoich funkcji. Nie. Mamy do czynienia z ludzkimi istotami, naszymi bliźnimi, naszymi braćmi i siostrami, z biednymi, chorymi ludźmi. Jeśli chcecie, ludźmi nieproduktywnymi. Ale utracili oni prawo do życia? Czy wy i ja sam mamy prawo żyć tak długo, jak długo jesteśmy użyteczni? Dopóki inni uznają nas za takich? Akcjon Tifia. Tak ją nazwali. Ja się boję. Ja się bardzo boję o naszych kochanych chorych. Posłuchaj mnie. Ty już jesteś prawie zdrowy. Masz dużo sił. Samodzielności. Uciekaj stąd. Uciekaj stąd. Zaczekajcie. Ha 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 ha!
Drogie dzieci, na dzisiaj kończymy. Umiłowani chorzy, gdzie pielęgniarze przybyli do nas, by zaprowadzić was na konieczne badania. W związku z bliżej nieokreśloną w liście epidemią. Proszę, abyście wykonywali ich polecenia. Niech Bóg ma was i nas w swojej opiece. Błogosławiony Pan, Bóg mój, który uczy ręce moje na bitwę, a palce moje na wojnę. Miłosierdzie moje i ucieczka moja, wspomożyciel mój i wybawiciel mój, obrońca mój i w nim nadzieję miał. Panie, cóż jest człowiek, żeś mu się oznajmił? Albo syn człowieczy, że go sobie ważysz. Człowiek podobny stał się marności. Dni jego jako cieni przemijają. Panie, nakłoń niebios twoich, a zstąp. Dotknij gór, a zakurzą się. Zabłyśnij błyskawicą, a rozproszysz je. Wypuść strzały Twoje, a zatrwożysz je. Spuść rękę Twoje z wysokości. Wyrwij mnie, a wybaw mnie z wód wielkich i z ręki synów obcych, których usta mówiły nikczemność, a prawica ich prawica nieprawości. Boże, pieśń nową zaśpiewam Tobie. Na arfie o 10 stronach grać Tobie będę, który dajesz zbawienie królom, któryś odkupił Dawida, sługę Twego od miecza złego. Schneller! Weiter! Komm hier! So, schneller! Schneller! Was ist Ende? Alles? Ende, komm! Mości panowie, nadszedł czas decydującej bitwy. Spleczmy dłonie. I użyjmy naszego najpotężniejszego oręża.
w ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Siano, ciche siano, w szopie rozścielone, Tobą jak pierzyną, ciało otulone. Pielgrzym cicho leży, drogą umęczony, zda się już przekroczył progi domu. Pielgrzym cicho leży, drogą umęczony, zda się już przekroczył progi domu. Siano, lekkie siano, jak żywot człowieka, rankiem się zielenisz, rosą całe mienisz, ledwie wiatr cię musi, słonko ucałuje, wzniesiesz się ku niebu, ziemia zawiruje, ledwie wiatr cię musi, słonko ucałuje, wzniesiesz się ku niebu, ziemia zawiruje. Siano, suche siano, snopy ustawione, zapach twój unosi wiatr na drugą stronę. Tam zapomnisz trudu swego dojrzewania, tam wystrzelisz w niebo twego ukochania. Tam zapomnisz trudu swego dojrzewania. Tam wystrzelisz w niebo twego ukochania.